Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przyszła pora na ulubieńców kwietnia. Mam kilka takich produktów, które używałam non-stop, które naprawdę się bardzo dobrze u mnie sprawdzają, także chciałam się tymi produktami z Wami podzielić. Także jeśli jesteście ciekawi, co wyjątkowo sprawiło mi radość podczas użytkowania w kwietniu, to zapraszam Was do oglądania. I na początek zaczniemy od kolorówki. Jest jej więcej niż pielęgnacji i też od niej sobie zaczniemy. I teraz tak, na sam początek pokażę Wam paletę. Jest to paleta, którą ja Wam już też wcześniej pokazywałam. Jest to paleta Influencer Overnight Shadow Book 3. I jest to Ring Light Ready. I to jest Revolution Pro. Paleta prezentuje się tak. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo różnych kolorów. Jest to taka fajna paleta no, do tworzenia takich makijaży dziennych. Dlatego, że ja głównie używam sobie tego czy tego na całą powiekę ruchomą, na taką bazę. Załamanie też używam sobie tego albo tego do takiego troszeczkę przyciemnienia zewnętrznego kącika, na przykład używam sobie tego, albo używam tego czy tego odcienia, to są wszystko maty. Kreskę robię sobie na przykład tym czarnym, bądź właśnie tym ciemnobrązowym, który też bardzo fajnie wygląda właśnie na oku. Dodatkowo tutaj te błyski, które mamy, ten odcień czy ten odcień, bardzo fajnie wyglądają w wewnętrznym kąciku jako takie, wiecie, rozjaśnienie. Także naprawdę fajnie one się sprawdzają. Tutaj też te inne błyski, które są, też bardzo często nakładam na całą powiekę. Ja Wam też ją sobie przybliżę, żebyście mogli zobaczyć wszystkie te kolory, jak one też się tutaj sprawdzają, jak ze światłem współgrają. Więc naprawdę z tej palety jestem bardzo zadowolona. Te cienie się dobrze utrzymują na powiece. Mają całkiem fajną pigmentację. Nie jest to może jakaś rewelacja. Nie będę Wam oszukiwała, że to jest po prostu jedne muśnięcie pędzlem i wszystko mamy już zrobione. Jeśli chodzi o maty, to maty jak najbardziej. One są lepiej napigmentowane. Ten pigment fajnie nam się od razu do skóry przyczepia. Natomiast jeśli chodzi o te błyski, no to przy niektórych czasami musimy parę razy tym pędzelkiem pomiziać tutaj ten cień, żeby ten blask i ten kolor bardziej wydobyć. Natomiast też z bazą, do bazy się fajnie przyklejają. Później jak już zrobimy to sobie ten makijaż, to naprawdę ten makijaż się nam utrzymuje. To nie jest tak, że za chwilę po prostu nam to wszystko znika i niczego nie mamy. Nie, absolutnie nie. To wszystko ładnie nam się trzyma cały dzień na oku. Także ja tą paletę, można powiedzieć, non-stop katuję i jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. A mam tą paletę od grudnia. Tak, od grudnia mam tą paletę. No także naprawdę uważam, że jest warta uwagi. Jeśli chodzi o kolejny produkt do makijażu, będzie to podkład z Bourjois. Jest to podkład Bourjois 123 Perfect. Ja mam w kolorze Light Vanilla, to jest N51. Bardzo fajny podkład na dzień. On ma całkiem fajne krycie, bo to jest takie średnie krycie, czyli coś, co ja lubię w podkładach. Lubię to właśnie średnie krycie. Ja też mam trochę takich niedoskonałości. Moja buzia nie jest nieskazitelna, nie ma jednolitego kolorytu, dlatego u mnie to krycie lubię, jak jest troszeczkę większe, więc podkłady z takim średnim kryciem u mnie są jak najbardziej na plus. Ten podkład bardzo ładnie wygląda na buzi. On ma też taką, powiedziałabym, idealną konsystencję, bo to nie jest ani zbyt rzadka konsystencja, ani zbyt taka, wiecie, treściwa, stała, więc on fajnie nam się rozprowadza po twarzy. Ma bardzo fajny odcień, bo to jest taki fajny beżowo-żółty kolor. Natomiast trzeba z nim uważać teraz, szczególnie w tym okresie, jak tak jak ja jestem też bladziochem, to musiałam no troszeczkę kombinować, czasami trochę sobie gdzieś tam rozjaśnić momentami, ale podkład jest bardzo fajny, na pewno będę do niego wracała.
Kolejny produkt, który mam Wam do pokazania, to jest produkt do brwi. Jest to produkt z Avonu Brow Boost w odcieniu Clear. To jest odcień bezbarwny. Mój już nie jest bezbarwny. On ma taką malutką szczoteczkę, którą bardzo fajnie możemy sobie wyczesać te rzęsy. Tego produktu też nie nabiera się nam zbyt dużo, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Te rzęsy naprawdę możemy sobie fajnie ułożyć, rozczesać, no i on jest też całkiem trwały. Ja wcześniej używałam z Avonu takiego z serii Color Trend, tego to jest taki był tusz, maskara do rzęs i do brwi. I tamten on też fajnie sobie te rzęsy rozczesywał, brwi sobie rozczesywał i też mi akurat on utrzymywał w ryzach te brwi. Natomiast to był taki mega delikatny produkt dla osób, które mają jakieś takie, wiecie, twardsze te włoski, to tamten absolutnie nie był dla nich. Natomiast ten już jest zdecydowanie bardziej silny, no i też ma dużo precyzyjniejszą tą szczoteczkę. No nie ma co się oszukiwać, tamta to była taka zwykła szczotka jak od tuszu do rzęs, natomiast tu jest taka malutka, więc fajnie możemy sobie tutaj z przodu wyczesać, tutaj ułożyć. Także uważam, że jeśli chodzi o taką precyzję, ten produkt jest dużo lepszy. No i właśnie fajnie, bo tą wersję taką przezroczystą zrobili, co dla mnie to jest dużo lepsze niż z jakimś tam kolorem. I ostatni produkt z kolorówki, który chcę Wam pokazać, będzie to szminka. Nowa szminka, nowość z Avonu, jest to szminka z tej serii z kwasem hialuronowym, która ma nam dodatkowo nawilżać usta, nie wysuszać ich, a jednocześnie ma być super matowa. Ja mam tą szminkę akurat na buzi. Jak możecie zobaczyć, na moich ustach prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Ona jest faktycznie matowa, ale jest taka bardzo przyjemna w odczuciu na ustach. No i faktycznie nie wysusza ust, bo też miałam tą moją szminkę, powiedzmy, codziennie przez cały dzień gdzieś tam sobie jeszcze ją poprawiałam i absolutnie nic mi się, jakby usta mi się dodatkowo nie wysuszyły, nic z tych rzeczy, także naprawdę to działa. Kolor prezentuje się tak, to jest właśnie taki fajny, to jest taki mój kolor. No i tutaj nie wiem, czy Wy zauważycie, ale po środku taka jest troszeczkę jaśniejsza ta kuleczka. Ona była wcześniej biała, no ale jak cały czas używamy, no to nam się troszeczkę brudzi. I ja mam odcień, bo nie wiem, czy powiedziałam, to jest Hydra Mauve. Jest jeszcze chyba ciemniejszy mauve i on jest taki troszeczkę bardziej w fiolet wpadający. Ten odcień mi bardzo pasuje, bardzo ładnie wygląda, także ja też Wam gorąco polecam tą szminkę, bo jest naprawdę świetna. I na pewno ja jeszcze zamówię sobie z tej serii takie, można powiedzieć, niestandardowe odcienie, nie na co dzień, jak na przykład, nie wiem, czerwień czy coś takiego, no bo też uważam, że usta czerwone bardzo fajnie wyglądają na niektóre okazje, ale dużo tych produktów, które są właśnie do ust, są takie mega intensywne, mega mocne, no to jednak wysuszają te usta, a tutaj z tymi pomadkami nic się takiego nie dzieje. I przechodzimy już do pielęgnacji i z pielęgnacji pierwszy produkt, który chcę Wam pokazać, to będzie serum do ujędrniający serum do szyi i dekoltu ze śródziemnomorską oliwką, oliwą z oliwek. To jest taki mały produkcik, tu mamy 50 ml. To jest produkt z Avonu z serii Planet Spa i właśnie to jest serum do szyi i dekoltu. Ja powiem Wam, że szczerze nie wierzyłam do końca w takie produkty, no bo szyja, dekolt, tak, no zwykłym balsamem możemy posmarować, wyjdzie praktycznie na to samo. Natomiast bardzo się myliłam, dlatego że ten produkt pokazał, że moja skóra może być jeszcze bardziej gładka i bardziej nawilżona i bardziej taka ujędrniona niż po zwykłym balsamie. Szczególnie widzę dużą różnicę na szyi. Ta szyja dużo lepiej wygląda, faktycznie. Trzeba oczywiście robić to systematycznie. Ja robię, nakładam te serum codziennie wieczorem właśnie na szyję i na dekolt i naprawdę ta skóra jest dużo gładsza. Ona jest taka, powiedziałabym, że właśnie bardziej, lepiej napięta i naprawdę dużo ładniej, no wiecie, po szyi jakby więcej mogę zobaczyć, tak, po całym dniu. Ona, szczególnie tutaj mamy takie
bardzo często zmarszczki. To jest niestety choroba ludzi, którzy żyją w XXI wieku, dlatego że bardzo często nasza głowa jest skierowana do dołu, patrzymy na telefon czy na komputer. No i tutaj też te takie, można powiedzieć, zmarszczki, bruzdy nam się tworzą. No i tutaj też zauważyłam, że to jest znacznie mniejsze w takim, wiecie, odczuciu, jak patrzę sobie w lustro. I ostatni produkt, który chcę Wam pokazać, będzie to produkt, który niesamowicie mnie zachwycił. Jest to krem do ciała, balsam do ciała, masło do ciała, różnie można to nazywać, natomiast tutaj mamy body cream. Jest to seria Ritual of Ayurveda i mamy tutaj jakąś tam indiańską różę i olej i miód Himalaja. Bardzo fajny produkt, oczywiście marka Rituals. I tutaj ja już mam dosłownie malutko mi go zostało. To tak pięknie pachnie. To ma taki fajny, orientalny zapach. Uwielbiam ten zapach, naprawdę. Dodatkowo ten zapach się naprawdę długo utrzymuje na skórze. Wieczorem, jak po kąpieli, nakładałam sobie ten produkt na ciało. Wiecie, zakładałam piżamę, wstawałam rano, przebierałam się, to czułam po prostu na skórze dalej ten zapach, a wieczorem, jak zakładałam piżamę, to dalej czułam ten zapach na tej piżamie. Także ten zapach niesamowicie ładnie się utrzymuje na skórze. Wiem, że to nie jest zapach, który wszystkim może odpowiadać, natomiast ja spokojnie mogłabym mieć z tego perfumy. Jest dla mnie, to jest fantastyczny, przepiękny po prostu zapach. Mogłabym siedzieć i non-stop to wąchać, także gorąco Wam polecam, jeśli macie gdzieś możliwość zobaczenia sobie, czy kupienia na przykład, nie wiem, jakiejś próbki małej, sprawdźcie sobie ten zapach, bo dla mnie jest on przepiękny. No i sam produkt jest też bardzo fajny, bo on bardzo dobrze nawilża skórę, bardzo dobrze. To nie jest, ja Wam bardzo często mówiłam, że są świetne produkty z Avonu, czy te takie masła z Planet Spa w słoiczku, na przykład z Avonu, one świetnie nawilżają skórę, czy Avon Care, ten taki z olejem makadamia, też super nawilża skórę, ale to, jak macie suchą skórę, jak się tym posmarujecie, to Wasza sucha skóra nagle się staje super nawilżoną skórą. Także jak macie problemy ze skórą, przetestujcie to. I to były wszystkie kosmetyki, które miałam Wam do pokazania, jeśli chodzi o ulubieńców kwietnia. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Napiszcie też w komentarzu, czy używałyście któregoś z tych produktów, a jeśli nie, to czy któryś z Was wyjątkowo zainteresował. Jeśli macie też ochotę, zapraszam Was na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!